Ale mam nadzieję, że nas nie zostawi tutaj na środku rzeki. Chyba będziemy mieli problem ze znalezieniem miejsca parkingowego. To jest znak, który nam mówi, że motor karawans. Gość sam. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Cześć, witajcie. Dzisiaj zabieramy Was i nas w piękne miejsce, o którym wspominaliśmy w ostatnim odcinku. Jest to miejscowość Dartmouth, położona nad rzeką Dart, na którą już jesteśmy, ale jesteśmy jeszcze nie po tej stronie rzeki. Jesteśmy w miejscowości Kingswear, no i teraz musimy w jakiś sposób przedostać się na tą drugą stronę. No właśnie, bo tu się pojawia taka ciekawostka, no rzeka Dart dzieli tak jakby to miasteczko na dwie części, na Kingswear i na Dartmouth. Tak, no i teraz tam musimy gdzieś się udać na drugą stronę. Poszukamy mostu, ale coś też słyszeliśmy, że jest tutaj prom. Nie wiemy, jak to wygląda i czy nasz ciapek się na ten prom zmieści, no bo jest duży. Prom, tak, który przepływa tylko przez rzekę, pewnie nie jest wielki, więc no. Zatrzymaliśmy się na takim nie za dużym parkingu. Można tutaj niby stać tylko 20 minut. No my jesteśmy już trochę dłużej, także musimy zaraz zmykać, ale jest tu fajny widok na kolej parową, bo stąd właśnie odjeżdża pociąg parowy, który można dojechać bodajże do Paignton. Z miejsca tego można się również wybrać w rejs statkiem w górę rzeki do miasta Totnes, które widzieliście w ostatnim odcinku. Wikingowie płynęli w górę rzeki Dart aż do tego miasta Totnes, co byliśmy w ostatnim odcinku, a zaczynali swój rejs właśnie tutaj, w tym miejscu, w Dartmouth. Będziemy stąd uciekali, bo już trochę przegięliśmy czas na parkingu. Szukamy przeprawy jakiejś, żeby się dostać na drugi brzeg. Idzie ten prom, Monia. Okej. Okay. A co, że to tu? O! Okej. Okay. Okej, okay, możemy wjechać, macha nam tam pan, ale prom, słuchajcie. Ojejku, ale czad. No dobra, zobaczymy, co tu się będzie działo. Kilkuminutowa przeprawa będzie nas kosztowała 14 funtów. No ale przepłynąć się najmniejszym promem, jak na razie w naszym życiu, to chyba warto, nie? Zastanawiam się, na jakiej zasadzie będzie działał ten prom, jak on będzie płynął, ponieważ tutaj z boku mamy doczepiony na liny taki mały stateczek i tu jest generalnie taka pływająca platforma. Ja nie wiem za bardzo, co ten pan robi, ale mam nadzieję, że nas nie zostawi tutaj na środku rzeki i nie odpłynie. A on sobie tutaj takiego oberka zabija, tak zwanego. A, okej. Okay. No, tak się przestawił, żeby płynąć przodem. Okej. Okay. To jedziemy. No, Paweł się czuje już jak wiking, bo właśnie z tamtej strony od morza wpływali wikingowie i tutaj do góry rzeką Dart płynęli do Totnes, w którym byliśmy ostatnio. Ahoj, wikingowie! Super doświadczenie. Płynęliśmy chyba minutę. Thank you. Chyba będziemy mieli problem ze znalezieniem miejsca parkingowego. No ale zobaczymy, może się uda coś znaleźć. Nasz ciapek jest długi. Na promie oprócz ciapka zmieściły się tylko dwa samochody. Nie zmieszczę się. Nie ma szans. Dobra. Pewnie czasami się zastanawiacie, jak teraz Fera parkuje vana w tak ciasnych miejscach. A no właśnie tak, cała ulica zapełniona, a my znaleźliśmy jedno jedyne miejsce na 7-metrowego vana.
tak to robi teraz Fera. Nie, jak to się mówi, głupi ma zawsze szczęście. Oczywiście chętnie zostalibyśmy tutaj na noc, ale no nie wiem, czy możemy, bo jest znak, który nam mówi, że Motor Caravans od 6 po południu do 9 rano nie mogą tutaj parkować. Tyle, że czy my jesteśmy Motor Caravans? Nie przerejestrowaliśmy naszego vana, to jest ciągle van, nie jest to camper van, ale słyszeliśmy, że robią na przykład zdjęcia wlewu wody albo zdjęcia okien, no i wystawiają mandaty, uznając, że jest to camper van czy motorhome, jak zwał, tak zwał. Także dajcie znać, co wy myślicie na ten temat. I am sitting at this bar trying to forget all the fun we used to have. Even though I'm better and time has passed, now I wonder where your mind's at. Minęliśmy właśnie cały taki sznur tych donic z kwiatami. Co ciekawe, na każdej doniczce jest umieszczone imię i nazwisko sponsora. Fajna inicjatywa. And feel your blue sky there. So deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. Get what you need. Nasze zwiedzanie zaczęło się albo skończyło się w knajpie oczywiście. Zgłodniliśmy, a że jesteśmy nad morzem, no to przyszliśmy do takiej knajpki, gdzie podają świeżą rybę. My wzięliśmy sobie takie burgery z rybą w panierce, sałata, sos tatarski i frytki, ale to nie są takie zwykłe frytki, to są po prostu frytki z ziemniaków, a nie z jakiejś sztucznej papki ziemniaczanej. Zwykłe ziemniory pokrojone i nie są bardzo tłuste. Wychodka. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days of night. Oh, you've got some. That's for dinner. Okay. So you've got the net. Yeah. And the in the net is another little like a net, and you put the bacon inside. Yeah. All right. Cool. Nice one. Thank you, guys. And you just threw it away. Yeah. All right. Here we go. Cool. We've already had a bucket full. And you're cooking them later on? No, you're just putting. Put them back. Yeah, put them back. Back. Okay. Down the steps and put them back. Okay. All right. Yeah. Thank you. Nice. Bye. Thank you. Bye. 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 Właśnie się dowiedzieliśmy, na co łowią tutaj kraby. Zawsze się Paweł zastanawiał, co jest rzucane tu na przynętę. No bo jest to bardzo w Devon popularne. No są tutaj dzieciaków, ma zabawę z tego, z rodzicami po prostu bawią się w rzucanie tych koszyczków. Tak, całe rodziny. Może ja kiedyś spróbuję. No i to jest taki lokalny przysmak. Na szczęście te dzieciaczki wrzucają z powrotem do wody, także... Pewnie czekają, żeby urosły trochę większe. Zwiedzanie tego pięknego miasta zostawimy już sobie na jutro, bo zbliża się godzina 18. No, nie będziemy ryzykowali mandatem. Musimy poszukać jakiejś miejscówki na noc, gdzieś indziej stanąć i wracamy do vana. W razie zwiedzanie skończyło się na zakupach i na jedzeniu. Czasami trzeba sobie coś kupić, żeby urozmaicić to życie. Tak, takie czasoumilacze. Znaleźliśmy miejscówkę całkiem jeszcze blisko centrum, więc stwierdziliśmy, że jednak jeszcze trochę pozwiedzamy. Jeszcze świeci słonko, jest fajnie. Cieplutko. I wskoczyliśmy w nasze nowe bluzy. Jesteśmy dwiema śliwkami teraz. Ja to już jestem w ogóle. No zobaczcie na Monię. Kto zgadnie, Monia, jaki jest mój ulubiony kolor ostatnio? Śliweczka po prostu. Dobra, Monia, idziemy. Idziemy. Po 6 możemy tutaj stać. Do godziny 9 rano, między majem a 30 września, a później można stać do woli. I podejrzewam, że i spać tutaj można też do woli, tylko w październiku chciał tu przyjechać. Pogoda nad morzem bywa różna.
together. Take me back where I belong. Port Dartmouth był zawsze strategicznym portem w Anglii, stąd właśnie z tej starej części miasta wyruszały statki w czasach, kiedy Anglia kolonizowała duże części Afryki i innych kontynentów na świecie. W II wojnie światowej również stacjonowały tutaj statki marynarki wojennej. I jako ciekawostkę Wam powiem, stąd też wyruszały statki podczas desantu na Normandię. Jest to strategiczne miejsce ze względu na swoje położenie. Aby tutaj wpłynąć do tego portu, można się tu dostać tylko tym wąskim przesmykiem, który widzicie za mną, który jest chroniony również przez zamek. Był chroniony. Oczywiście wikingowie też tamtędy wpływali. Tylko że zamku jeszcze wtedy nie było i oni sobie tutaj wpłynęli, rabowali wszystko po kolei. A mi najbardziej podoba się strategiczne położenie tych budynków. Z takim widokiem fajnie jest sobie mieszkać. Obserwowaliśmy z Moniką, że niektórzy ludzie, jak tam widzicie, tam jest grupa, taka rodzinka wydaje mi się, płynie sobie pontonem z jednego brzegu miasta na drugi. Może tam im restauracje nie pasują, to sobie płyną pontonikiem, żeby coś zjeść w tej części. Tramwaje wodne. Tramwaj wodny. Albo prywatny. Taksówka. Może to taksówki są. Warto jeszcze wspomnieć, że w miejscu tym znajduje się college, gdzie są szkoleni przyszli oficerowie marynarki wojennej Jej Królewskiej Mości. Już nie ma Królewskiej Mości. No, no tak, no to jak to powiedzieć? Jego Królewskiego Mościa? No może i tak. Musimy powoli zacząć szukać miejscóweczki jakieś na dzisiejszą noc. I będziemy się zawijali z tego miasteczka, ale gdzieś tu w okolicy na pewno. No na pewno, bo jeszcze byśmy chcieli sobie tutaj się poszwędać. Jest tu taki fajny klimat, taki zupełnie nieangielski. Tak, mi się bardzo tu podoba. No piękna architektura, budynki bardzo ciekawe, takie kolorowe, no i to położenie tego miejsca. Tej dolince takiej, no cudownie. Cudownie jest. No. Dobra, już Monika, napiszcie w komentarzach, co Wy myślicie o tym mieście. No, a my szukamy miejsca, także w sumie do zobaczenia na nowej miejscówce. Witajcie w kolejnym dniu, my już po śniadaniu ogarniamy vana, jest piękna okolica, idziemy zaraz na spacer. No i fajna miejscówka, dzięki Ani i Marcinowi, których spotkaliśmy wczoraj na mieście, oni polecili nam to miejsce. No, dzięki kochani za ten fajny wieczór, który wczoraj spędziliśmy razem. No dzisiaj już niestety pojechali dalej zwiedzać Cornwallię, a my, no, ogarniamy się i lecimy, ale zanim to zrobimy, to Paweł Wam jeszcze pokaże tą miejscówkę. Jest to ślepa uliczka, koordynaty się właśnie tutaj pokazały. Miejsce ciche, spokojne. Wspaniały wczorajszy wieczór z Marcinem i Zanią. Niedaleko stąd znajduje się zamek, tam jest zatoka, tutaj właśnie rzeka Dart wpada do morza dosłownie. Jakby nie te drzewa, to by były piękne widoki. W sumie drzewa to nie problem dla naszego Bronka, nie? Dosłownie 2 minuty od naszej miejscówki znajduje się zamek, ruiny zamku i muru obronnego z 1388 roku. No i zamek ten pełnił funkcję tutaj obronną, żeby tu żaden obcy statek nie wpłynął znienacka do portu i nie zaatakował mieszkańców żyjących w tym mieście. Fortyfikacje tutaj na tym terenie można zwiedzić. Bilet kosztuje 12,50 od osoby dorosłej. Dziś jeszcze spotkaliśmy Artura, naszego widza, który jechał sobie na rowerku i tak przypadkiem nas spotkał. Artur, serdecznie Was pozdrawiamy. I on to właśnie nam powiedział, że kiedyś, aby powstrzymywać statki, które wpływały tutaj do portu, wrogie statki, rozciągano tutaj stalowy łańcuch między tą jedną wieżą, a tam z tyłu tą drugą. I wtedy ostrzeliwano te statki tutaj z okolicznych dział, które były rozmieszczone na tych wysokich wzgórzach. Także Artur, dzięki za info i pozdrowionka.
to na dziko jest najlepiej. Patrzcie, ile tego tutaj jest. No i słodsze jak jabłon. Po tym naszym hikingu trzeba zabrać się za gotowanie obiadu. Już jesteśmy w naszym vanie. Piekarnik się grzeje, a my, no co, przygotowujemy? Rybkę. Chips and fish, czyli fish and chips, znaczy się. No, rybkę. Rybka i ziemniaczki. No, korzystamy z okazji, że jesteśmy nad morzem, no to kupiliśmy świeżą, jak to po polsku będzie ta ryba? Dorsz, świeżego dorsza. Tak. Cod po angielsku się mówi. Dobra, zabieramy się do jedzenia. Do robienia. Do robienia chciałem powiedzieć. Jak Ci się podobała ścieżka hikingowa wzdłuż wybrzeża? Super, piękny widok, w ogóle fajna pogoda, bardzo miło się spacerowało. No teraz przerwa na kawkę i w międzyczasie będziemy gotować obiad. I herbatkę jeszcze. Monia ma przerwę na kawkę, a ja będę robił rybkę. Tak to już bywa. Nie no, ja Ci pomogę. Nie no, śmieję się. Co Ty to masz? Marokańską herbatę. Staram się pić jedną herbatę marokańską zieloną dziennie. Jest bardzo zdrowa. Rybę przygotujemy naszym starym sposobem. Nic jakoś nie wydziwiamy. Pieprz, sól, trochę czosnku, cebulka i do piekarnika. There is a life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make any sense. Ah, co się dzieje? Somewhere in the grave of me. Ryba płonąca. Ryba płonąca. Ty siedzisz się na pierwszym. Musiałam to utrwalić. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Take you back to my youth and show you what I wish I'd known.